No dobra, postanowiłem, że może spróbuję cyklopem tam popłynąć, bo był tutaj tak niedaleko zaparkowany. Nie jestem pewien, czy tam się zmieszczę w ogóle. A tam jest to moja trzecia, znaczy trzecia, to trzeci dron, chyba trzecia baza, czy tam pierwsza poważna baza. No to jest niby ten beacon, znacznik z magmą. Zobaczymy, czy to w ogóle się da zrobić. Ciężko będzie tu jakoś nawigować. Coś czuję, okej. Okay. Trochę nie podoba mi się, że dźwięki ryb uderzających w kadłub są, kurde, prawie chyba takie same, jak jakbym, nie wiem, przywalił w skałę. Jakieś po prostu małe rybki. No nie wiem, czy dam radę. A, tam jeszcze jakiś ten... Co to tam pływa? Chwila, czy to jest lewiatan? Ten duchowy? Tak. Świetnie. Może to nie był najlepszy plan w takim razie. Nie mam pojęcia, jak tu wymanewrować, bo... jakoś za bardzo... Tym cyklopem się nie da chyba jakby tak zakręcać w miejscu. No a ten lewiatan jest, no będę musiałbym przez niego przypłynąć, więc nie jestem pewien. Może, nie wiem, włączę osłony i kurde cała naprzód, ale przez taką jaskinię muszę ja tutaj się w ogóle rozejrzeć najpierw. Jak to wygląda? Czy jest tu w ogóle jakaś szansa? Oczywiście jest ciemno. Lewiatan sobie płynie. A, i to już jest drzewo, ale musiałbym, no nie wiem, jakoś tędy? Popłynąć czy coś? O, on sobie tam gdzieś popłynął. To już jest drzewo. No, teoretycznie powinno się to dać zrobić. Może po prostu jestem zbyt ostrożny, ale... Nie chciałbym i cyklopa stracić, i jeszcze takiego załadowanego masą rzeczy. Ale no nie wiem, chyba YOLO po prostu trzeba będzie zrobić. Dobra, nie popłynął za mną. O, trzeba by się napić wody. Nie tworzyłem żadnych na razie... żadnych tych modułów. Co? To nie tak działa. Ups, co się dzieje? Jakaś trzęsawka. Okej. Okay. Jeszcze z jedno. Pyk. Właśnie, energia. Może wymienię... Nie wiem, tu jest 50-50%. Dobra, wymienię jedno na pełne. Na wszelki wypadek. I w sumie to powinienem to pewnie... Orde, no trochę wkurzają mnie te drzewa już. Nie da się przejść czasami. Chyba zło, idź stąd. Jak zwykle koty nagle muszą przyjść, kiedy nagrywam. Sio. Co, chcesz na laptopa? Czekaj, Jezus Maria, masz miejsce. Kładź się tam. Proszę bardzo. Wezmę, może to wyjmę. Bazło, idź mi stąd. Nie bić się, leżeć spokojnie.
leżeć. Sryciu, leż. Jak zwykle spięci. Przełożę tutaj pełną baterię, a tutaj tą trochę bardziej rozładowaną, żeby się... Pazło, kładź dupę. Zaraz będzie bitwa. Kładź się. No. Kładź się i leżeć. Sryciu, a ty się posuń. Nie weźmie tej ręki. Ech, no nic. O kurde, blisko podpłynął. O, trochę to niepokojące. Dobra, tu mamy system gaśniczy w razie czego. Mam naprawiarkę w razie czego. No to chyba jolo, nie wiem, no. Ewentualnie cichy tryb? Nie wiem, kurna. Okej, zobaczmy. No pokazuje się na radarze, jak już jest bardzo blisko. Jest super blisko, ale nie atakuje. To może się uda. O, idź sobie. No, prawie we mnie wlazł, ale nic się nie stało. A, czy mógłby sobie pójść? Panie Lewiatanie. No ja pierdzielę. Ej no. No jest żółty, więc nie jest na razie jakby... Nie agruje się na mnie. Dobra, whatever. Jestem blisko dna. Dobra, jestem faktycznie blisko dna. Może cichy bieg da radę. Aż tak dużo energii w sumie nie zżera. Tam sobie pływa, to nie chce pływa. Ja tutaj w ogóle. Gdzie są te kamery? No nie wiem, mam złe przeczucia trochę. Bo muszę zejść niżej. Zaraz przywalę w coś. Muszę zejść niżej, ewidentnie. O, dobra, dobra. Jak tam góra? Może się prześlizniemy. Na styk. Dosłownie. O, będzie ciasno. Jak tu mnie zaatakuje, to może być słabo. Tam energia? No, nieźle. Coś przywaliłem, no trudno. Ale się prześliznąłem. Uznam to za sukces. O, czy to był dół czy góra? Chyba góra. Dobra, na dole jeszcze jest dużo miejsca. Uff. Operacja się udała. Jako tako. Można wyłączyć chyba cichy bieg. Mam nadzieję, że te ryby nie będą mi jakoś tam zagrażać. Uszkodzeń nie ma. Dobra. Jestem zadowolony z tego. No nic, tak czy inaczej, trzeba kamerami tutaj operować. Magma jest gdzieś tam. Zastanawiam się właśnie, czy by nie zbudować jakiejś takiej mini bazy, ale w sumie, jeżeli uda nam się tu cyklopem dopłynąć, to tak naprawdę cyklop jest moją bazą. A co najwyżej właśnie przyprowadzę krewetkę. Postawię jakąś tam sterownię skanującą, czy cokolwiek, żeby...
żeby widzieć mniej więcej zasoby. Dobra, czy mogę w to drzewo wjechać? Nic się nie stanie? Chyba mogę. No, trzeba niżej zejść. Gdzie jest w ogóle ta magma? Aha, tam. Ups. Jakoś w tą stronę. Trzeba przepłynąć. No dobra, nie jest aż tak źle. Łopsi. A coś zahaczyłem. Być może właśnie o drzewo? No nieważne. Dziwne, że się... No, zobaczmy, czy w... jak w to wpłynę. Okej, to chyba jest jakaś kolizja. Niestety. No, czyli jednak drzewo przeszkadza, no, żebym się ten nie zaciął jakoś. Nie mogę do przodu, nie mogę do góry. No, może teraz się jakoś uda. Dobra, tam brute force. Może nie brute force, no nie mogę. Ogon chyba się zaczepił. A nie, muszę jakby niżej zejść. Może się uda. Kurde, i bez przesady. Dobra, wycofajmy. Jakoś, nie wiem, do góry? Da radę? Niekoniecznie. Nie. Pierdliwe trochę. No, czemu nie mogę do góry? Bo jest już tu, kurde, skała. A z przodu nie mogę, bo mnie drzewo trzyma. No, jaka lipa. Może jakoś tędy się prześliznę. No, no. Kurde. Próbuję. Coś to za bardzo nie wychodzi. No i to jest właśnie rzecz, której nie lubię w cyklopie, że on jest duży. Jakoś chyba się udało wymanewrować. Ale teraz nie wiem do końca, którędy mam płynąć. Dobra, bo pewnie tam się obijam właśnie o coś, ale dziury nie zrobiłem. Dobra, ja może stąd wyjdę i się rozejrzę. Troszeczkę chociaż. Żeby jakoś się zorientować, gdzie ja kurde jestem. I jak popłynąć do magmy. Stamtąd chyba przypłynąłem? Tam jest moja baza. Ja może krewetkę w sumie przyprowadzę. Tam jest magma. Czy ja muszę tędy jakoś? Już nie pamiętam. Ale myślę, że nie tędy, tylko właśnie tamtędy, gdzie płynąłem. Bo tutaj to raczej nie ma przejścia. No. Dobra, wezmę krewetkę, skoro już tu jestem. A i może nie wiem, czy mam materiały, żeby wyprodukować. Właśnie, gdzie ja ten kijanit kuźwa wsadziłem? Chyba do bazy. Bo już tutaj, bo nie pamiętam. Nie wiem, zbiorę jakieś resztki. Chwila, czy to jest moja baza? Gdzie ja jestem? A tak, chyba tędy. Moment, co? Tędy? No, krewetka tam stoi, więc to musi być tu. Może i tu. Kijanit chyba tutaj zostawiłem.
Tak, tutaj. W sensie jestem na dobrej drodze, więc... No, chyba zrobię te moduły głębokościowe. Nie wiem, czy... No, dobra, na razie nie będę robił drugiego Prouda. Trzeba będzie być ostrożniejszym troszeczkę. Może, myślę, że wezmę grappling ramię, bo tam właśnie, żeby w razie czego, żeby mógł wejść do tej alien struktury i właśnie zabrać ze sobą te tabliczki fioletowych, tam było chyba potrzeba. Teraz, dobra, wejdźmy do doku. Zobaczę, co tutaj w ogóle mam zainstalowane. Mam wiertarkę, no chyba to samo, co w tamtym, dokładnie. Mam głębokościowy jedynkę, więc to wyjmę. Będzie potrzebne do ulepszenia zapewne. Może to ramię torpedowe jakieś zrobię? Chociaż nie wiem na razie. Nie wiem, czy dwa te mi będą potrzebne. Co ja tu w ogóle będę mógł zainstalować? Poza ładownią. Czy mam coś w schowku? W schowku. A, tu jest wspinaczkowe, idealnie. To niech zostanie teraz tu. Coś, właśnie, wzmocnienie kadłuba. Ale to jest podczas kolizji. No w sumie nie wiem, czy to działa jakoś... bo tu reaktor termalny, ale to jest do Prauna. No w sumie... Dobra, dwa polianiliny, dwa kianitu. Działko grawitacyjne jeszcze jest, to w ogóle, tego nie testowałem. Można by zrobić w sumie. To byłaby jakaś obrona, ale chwila. Działko grawitacyjne, czy to jest jako, ja rozumiem, że to jest jako ramię. Więc tak czy inaczej by mi zajmował jeden slot ramienia. No i ramię torpedowe. A torpedy mamy wirowe, czy to grawitacja, tytan magnetyt i gazowe. Nie wiem, czy te gazowe kule jakoś mam w jakiejś sporej ilości. Chwila, jeszcze jest moduł sprawności silnika, który może być do obu. Ja chyba go nigdy nie zrobiłem. Ale jakbyśmy mieli reaktor termalny, to prawdę mówiąc by chyba by ten moduł wydajności jakoś nie był potrzebny. Tak, nie mam go. No dobra, no. Zajrzyjmy tutaj, czy się coś wykluło, bo wrzuciłem tutaj jakieś nowe jajo. Okej, jest coś nowego. Siema. Łopatnica. Czy mogę cię zeskanować? Nie. Mogę ją podnieść. I co, to jest po prostu normalna ryba? Czy ja ją zjadłem przez przypadek? Sorry. O, tej nie mogę zjeść. Ciekawe. Ups. Nie tak miało być, ale okej. Okay. A, co ja tutaj mam w ogóle? Jakieś... O, tu mam jajka. O. Aha. No, nieistotne na razie to. Weźmy trochę... tych rzeczy. Jak tam status? O, panie! Jeden pręt wreszcie się zużył. Jestem w szoku. Na 8. Co, już się zrobiła woda znowu? Wow, no dobra. Czyli to jest odpad. Czy on jest całkowicie zużyty, jak rozumiem? No, nie wiem, może... Czy one przechodzą od naładowanego do zużytego? No dobra, no spoko.
Proszę bardzo. Pyk, kosz się w końcu przydał. Sól to tam do kosza, już tego nie potrzebuję. Aha. Myślałem, że się następna butelka zrobiła. Dobra, na razie nie ma co tutaj robić tych prętów, skoro to się w takim tempie zużywa. Pyk. Napijemy się. Uch. No. Zabieram to wszystko. Znaczy ja tych tabliczek tak dużo nie mam, sobie mam dwie. Trzeba będzie pewnie je kraftować, coś czuję. Jedna pomarańczowa. W toolsach mamy ten reaktor. Karabin unieruchamiający. Aha. To by mi się przydało, żeby zeskanować tamtą maszkarę. Może go wezmę. Już nie mam miejsca, dobra, to muszę to do prawda załadować chyba. Wszystko. Albo większość. Czyli karabin, te alienowe rzeczy. To po prostu przemieszczę chyba do... no dobra, jakieś parę kostek zostawię może. Przeniosę to do tego cyklopa. Co ja tam jeszcze chcę włożyć? No nie wiem. Tak trochę nieekonomicznie się poruszam. Już zapomniałem, jaki jest layout tej bazy. Więc dobra, co tu mamy? Ołów. Jak tam z tytanem? Chyba większość wyniosłem. Przydałoby się jakoś zaznaczyć ten... która szafka jest pusta. Tu są... aha, tu było to. Tu mam jakieś moduły. Tytanu jeszcze jest sporo, dobra. Tralalala, patrzę co ja tu w ogóle mam. No chyba jakieś tam materiały są w razie czego. Z ładowarka, to może to zmieńmy baterię. Pyk. Dobra, bardzo ekscytujący content. Gdzie są te moduły? A kurde, robimy wszystko. gdzie to było? Tu jest Brown. Sobie na tej platformy nigdy nie zrobiłem, ale okej. Co było do tabliczek? Diamenty i kostki, a do tych nikiel i kostki. Okej. Czyli bez dramatu. Sprawność silnika, chip, polianilina, nie wiem, chyba nie jest to potrzebne. Przede wszystkim to zróbmy reaktor termalny. To jedno. Dobra, torpedy na razie zostawię, bo nie chcę mi się z nimi bawić. Ale działko grawitacyjne może zrobię. I kompensator Prawna dwójka. I w sumie cyklopa... musiałbym... okej. Cyklopa to ja w ogóle nie mam. Musiałbym go zabrać, ale to może być upierdliwe. Ciekawie jestem, co się... jakbym wyjął ten moduł głębokościowy, a byłbym na jakiejś takiej głębokości, że... no, po wyjęciu to już przekroczę granicę. Czy bym się zdezintegrował nagle? To byłoby trochę głupie. Może da się go dobra, to może zrobię jeden od zera. Okej, to chyba tyle. Czy do reaktor termalny cyklopa jeszcze chcę? O! No, panie. Teraz kianit chyba, nie wiem gdzie ja wsadziłem.
Mam nadzieję, że gdzieś go wsadziłem, bo kurde, nie wiem. Na cyklopie go zostawiłem? Być może? Nie. Teraz tak sobie coś mi się ten przypomina, bo tu go nie widzę. Kuźwa, no dobra, no to idziemy do cyklopa znowu. Ech. No dobra. Nie dałem rady tutaj wejść krewetką bez grappling hooka. Więc trzeba będzie tam dopłynąć jednak, czyli tam jest zejście. No, może się uda jakoś wmanewrować, nie wiem, ciężko będzie pewnie. Ale zobaczymy. Okej. Muszę jakoś tędy spróbować się przebić. O, i na prawo. Aha. Spokojnie, nic się nie dzieje. O, może jednak się dzieje. Dobra. Nie, no właśnie, nie da się jakoś za bardzo manewrować w takich ciasnych przestrzeniach. Spróbuję jakoś do góry popłynąć. Serio? Aha, teraz to już chyba jestem za wysoko. No i co? I drzewo mnie blokuje. No, jak mam tam przepłynąć? Da się w ogóle? Może się da. Dobra. Aha. No i zaraz utknę znowu. Nie. No i muszę jakoś tutaj... O! Nie mam pojęcia, jak tam zejść niżej, żeby właśnie nie zawalić, nie przywalić zaraz ogonem w coś. Aha. Tu mi drzewo mnie blokuje. Kurna, no jak to zrobić? Niżej? Co, da się zejść? Magicznie? Podejrzane. Aha. Dobra, może czas na kamerę. Chyba dół o coś zahaczył. No. Może jakoś się prześliznę. No ale tu już jest kurna jaskinia. Sufit. Jak ja mam tu przepłynąć? Na żyletkę. No dobra. Ale nie mam pojęcia, czy ja tam dalej w ogóle się zmieszczę, jakby... O, w sensie tu jest ten taki wodospad. Czy w ogóle cyklop tam jakoś da radę? Może i da. Chyba jest ok. Teraz muszę w dół jakoś spróbować tędy. O, właśnie. Zejść. No, jeszcze niżej. Nie wiem, jak tam u góry sytuacja. No właśnie, jest strasznie wąsko pod tym względem. O. Dobra, trochę się obszorujemy, ale trudno. Lakier się pomaluje. Chyba się udało. O, może się udało. W dół. Czy właśnie coś, jakiś alarm słyszałem? Czy
to była muzyka. Chyba muzyka, kurde. Dobra. Pyk, jakoś tak. Krewetka jest tam? Dobra, no to może da się zadokować zaraz. Jeszcze... Kurde. Bo jestem tyłem za blisko, no nieważne. Blisko czy nie, muszę jakoś przepłynąć. Dobra. Udało się. Uznam to za sukces. Że zaparkuję, o, jakoś tutaj przed tym wejściem do lawy. Czy też raczej, no, już niedaleko. No, zaparkujmy tu. Jak tam z bateriami? 80%. Głębokość jest 800. Nie pamiętam, jaka była bazowa głębokość. 900? Mam nadzieję, że będę mógł wyjąć ten moduł głębokości i się nie rozpaść nagle. Gdzie ta krewetka tam? No, tu jest za wysoko chyba, żeby na samych tych rakietach podlecieć do góry. Nie chciało mi się przekładać tego... czego... no, grappling hooka. Skoro i tak tutaj zamierzałem cyklopem podpłynąć. Więc podpłynąłem. No dobra, no to trochę przynajmniej nabrałem jakiegoś doświadczenia w pływaniu tym bydlakiem. Nie jest aż tak źle. Na szczęście jakoś nie rozwala się, szczególnie jeżeli obijamy się o skały delikatnie. Dobra, to co dalej? Ups. Gdzie jest luk? Tu. O. Właśnie, popatrzę może... czy tutaj da się sprawdzić, no jeżeli chodzi o głębokość... cyklop dwójka. No trochę mi strach go wyjąć teraz. Żeby go zupgrade'ować. A i tak muszę go zupgrade'ować w bazie, bo do tego jest potrzebny ten zaawansowany fabrykator. Ajajajajaj. Więc tutaj tego nie zrobię. No to tylko może wezmę kianit. Chociaż kuźwa, do cyklopa przełożyłem te wszystkie materiały, które były potrzebne. Dobra, czy tu jest kianit? Chyba gdzieś gotów. No jest, okej. Okay. 9. Starczy. 2, 5, 9. Idealnie. Jak odmierzone. To chyba i tak wracam do tego. Ale właśnie, muszę się zastanowić. Jeżeli będę chciał reaktor termalny, to będę musiał jakiś moduł wyjąć. W sumie sonara za bardzo nie używam, więc chyba to. Wabików no też, ale nie jestem pewien. Sonar, kurde, za dużo energii żre, ale z drugiej strony, jak będę miał ten reaktor termalny, to może będzie ok. To może, nie wiem, ten moduł sprawny. No zależy, jak dobry jest ten reaktor na naładowanie, no. Obstawiam, że jeżeli pływam w normalnej wodzie, to mi wiele nie da. Musiałbym faktycznie być w jakiejś dosyć gorącej, żeby to miało sens. No nic, na razie pewnie sonar wyjmę.
Kuźwa, będę musiał go chyba od zera zbudować, ten moduł, żeby no... i wszystko źle. Po prostu... konsola ulepszeń, to z Prauna wyjmijmy ten głębokościowy. Okej, 900 metrów. Wiesz, jak jest zadokowany w Cyklopie, to chyba nie ma to znaczenia. Co potrzeba? A, czy mogę tutaj schowek? Mogę. Chociaż schowek właśnie jest zawalony innymi rzeczami, ale okej, wyjmę to. Diament tam chyba nie był do niczego potrzebny. Te alienowe, Jezus, mam za dużo rzeczy. Alienowe kostki będziemy mogli przełożyć gdzie indziej. 10 tytanu tam było potrzebne. A ta sól to nie wiem po co. Chyba pozostałość po robieniu polianiliny. Rubinów, diamentów też tu nie potrzeba. No dobra. To schowam te śmieci. No i chyba zrobię od zera ten moduł głębokościowy dla cyklopa, żeby przez przypadek go nie rozwalić. Ewentualnie mogę sprawdzić na wiki, jaka jest bazowa bezpieczna głębokość. No, chyba tak zrobię. Tylko jeszcze, no, schować rzeczy. No dobra, brakuje mi jednak 3 kianitu sztuk. Oczywiście 50 razy musiałem łazić w ten z powrotem, bo kurde, te moduły wyprodukować... Znaczy tak, moduły do Prauna wyprodukować można tylko w stacji modyfikującej pojazdy, czyli w bazie. Moduły do Cyklopa można tylko wyprodukować, kurde, w Cyklopie, co jest upierdliwe. Ale upgrade'ować je wszystkie już trzeba w bazie, tam w tej advanced, no, zaawansowanym fabrykatorze, czy jak to tam się nazywa. Mam reaktor termiczny i widzę, że on, kurde, nawet tutaj powoli to powoli, ale powolutku energię mi daje. Także jest to dosyć przydatne. No, tak jak mówiłem, sonar schowałem sobie. Brakuje mi 3 kianitu do czego? Chyba tutaj do tego 3 levelu cyklopa. A, no i właśnie, sprawdziłem na wiki, jednak bazowa głębokość cyklopa to 500 metrów, więc raczej nie chciałem tego tu wyjmować, żeby się nie implodował przypadkiem. Musiałem zrobić osobny moduł głębokościowy, który chyba tu mam, ale właśnie do niego mi, do upgrade'u mi kianitu zabrakło. Do prał, zaraz, może też jakieś tam śmieci jeszcze zostawię. Do Prauna zrobiłem działko grawitacyjne i zmaksymalizowałem ten moduł głębokościowy. Jest 1700. Czyli co, rozumiem, że to jest maksymalna głębokość, jaka tutaj nas w grze zastanie. Plastal chyba będzie potrzebna do tego upgrade'u jeszcze. Także na razie tutaj zostawię. Moduły gdzieś tutaj mamy. Sonar. Dobra, to zostawię. To wezmę ze sobą na razie. Właśnie może da się zeskanować tego wielkiego jakiegoś kurna. Nie wiem, co to było w ogóle. Ośmiornica plująca lawą. Trochę wody. Dobra, tyle chyba wystarczy tego. Ramię wiertnicze, no w tej chwili mam wspinaczkowe i działko grawitacyjne, jeszcze działka nie testowałem, więc wymieńmy baterie w Seaglide'ie, pyk. I co, idziemy do krewetki, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tak,
tutaj reaktor termalny bardzo dobrze się sprawuje. Widziałem. Co? Coś mi w cyklopa pierdzielnęło. Reaktor termalny się dobrze sprawuje. Jak tam podszedłem pod gejzer, tylko tam temperatura już do jakichś 70 stopni wzrosła. Mi się szybciutko tam energia naładowała. Zobaczmy właśnie, ile energii kosztuje to działko. O, działko ma osobny klawisz w ogóle. Chwila. Czyli... Co? Chwila, moment. W schowku? Czyli... to nie jest działko impulsowe. Ciekawe. Patrzę, bo mi się pokazuje kursor myszy, jakbym mógł coś z tym prawym przyciskiem robić, ale myślałem, że może da się jakoś zbierać przedmioty, ale chyba nie. No dobra, mogę tak. A jak załadować? Nie rozumiem. No mam teraz to, ale... F. Wystrzel, załaduj. Nie rozumiem, jak to działa. Mam grzyba i co? Okej. Okay. Czyli jeszcze raz lewym strzelam. Energii trochę zużywa, nie jakoś dramatycznie. Okej, okay, tam jest magma. Muszę kija nic znaleźć. Moment. Muszę się wrócić po te cholerne tabliczki alienowe, bo w sumie pójdę tam chyba od razu. Myślę, na tym skończymy. No wiele tu się nie działo niestety, ale... cóż. Tabliczki przynajmniej na cyklopa już przeniosłem. Może w sumie tutaj też powinienem ten zaawansowany fabrykator zrobić, to by mi zaoszczędziło trochę czasu. Nie, po co? Na dole. Nie musiałbym do bazy łazić, żeby tam craftować te upgrade'y. No tutaj też nie mam craftowacza do właśnie modułów do prawna na przykład. No, nieważne. Czyli tak, te dwie rzeczy i chyba tyle. Czemu mam pod jedynką coś? Poprzestawiało mi się wszystko, bo pewnie... Tak, czwórka, niech będzie to. A pod piątką sobie walniemy działko. Znaczy ten karabin unieruchamiający. Mam dwie tabliczki. I tam w razie czego kostka była dostępna. Ten taki materiał do wiercenia w ogóle. Także powinno być ok. Może wypiję wody. Może zjem. Tak teraz patrzę, to może więcej wody powinienem wziąć. Whatever. Czyli okej, to działko grawitacyjne nie jest tak przydatne, jak mi się wydawało. Znaczy myślałem bardziej, że to właśnie będzie jakaś broń odstraszająca na moby. Ale na przykład takiego moba... No dobra, mogę rzucać grzybami czy coś, to pewnie nie jest zbyt efektywne. Ale o co chodzi z tym wystrzel, załaduj? Co mam wystrzelić, załadować? Bo nie wiem, nie mam w schowku, no... Chwila. Nie, patrzę, czy... Czy ja w ogóle mam coś w schowku? Jest pusty, okej. A jakbym coś tam włożył? Ale co? Nie chcę na razie nic stracić z tych rzeczy. No nic, nieważne. Wystrzel, załaduj. Czyli teoretycznie... No dobra, weźmy parę grzybów, włożę do schowka. Czyli ja mogę wybierać w ogóle wtedy. No dobra, to jest to trochę już ciekawsza opcja. Chociaż nie wiem,
czym bym chciał strzelać? Dobra, mam 90 energii, tu jest termiczne gniazdko. Ładujemy się. No aż tak szybko to się nie ładuje, ale no w miarę szybko. 80 stopni. Ciekawe, jakbym... Nie jestem pewien, czy Prawn jest w stanie, nie wiem, stać w lawie na przykład. No ale jak widać, ten reaktor termiczny jest przydatny. Chwilę postoimy przy takim źródełku i już jest nieźle. Dobra, to było gdzie? Tu. No tam pewnie też będzie ciepło, więc się będzie można bez problemu ładować. A jaka jest... O, temperatura otoczenia jest 30 kilka stopni. Czyli może nawet jakby bez niczego się da ładować. No dobra. Mogę wziąć rubin, a jak chcę go schować? Nie da się jakoś? Kurde, no powinno się dać, jak już mam działko grawitacyjne. No, nie chcę strzelać rubinami, chcę go załadować do schowka. To wydaje mi się powinno działać, a nie wiem, może jakoś działa, ale ja coś źle robię. Bo tak to musiałby mieć jedno ramię bez żadnego manipulatora, w sensie bez żadnego narzędzia, żeby zbierać rzeczy bezpośrednio. No to dziwne trochę. Zaraz, czy ja w ogóle coś źle robię? Nie, dobrze robię. Tędy idziemy. No trochę już mi tam się... Znaczy materiałów może nie tyle zużyło, co... O, nagle muzyka się zmieniła dosyć raptownie, dziwne. Ale okej. Jak tu jest temperatura 50 stopni, to tu będzie szybkie ładowanko zapewne. O nie, ten gnój. Of course, nienawidzę was. Gdzie jesteś, chamie? Właśnie miałem nadzieję, że da się tym działkiem po prostu strzelać, ale... Interesujące. Coś mu się animacja zacięła. Gdzie ten gówniak? Dobra, nieważne, spadam. Może powinienem jednak zainwestować w armor czy coś? Naprawimy go od razu, żeby nie było niespodzianek. Okej. No i irytuje mnie, że muszę właśnie teraz wychodzić, żeby zbierać rzeczy. Nie da się prawnym zbierać, kiedy się ma zmodyfikowane ramiona. Ale przynajmniej energii mi tutaj nie zabraknie, zdecydowanie. Czy ja w ogóle idę w dobrą stronę? Pewnie tak. A, no tak, mamy grappling hooka. Muszę o tym pamiętać. W sumie jak mam grappling hooka, to pewnie te rakiety nie byłyby tak jakoś bardzo potrzebne, ale... Oho, zaczyna się. Czy to jest pijawka? Nie wiem właśnie, czy... Już ten gnój tam czeka. Przystała się, czy po prostu ją rozgniotłem? Chyba ją rozgniotłem. Chwila, nie tak. Ho. Żeby tak wiertarkę zamontował.
O, mogę pijawkami strzelać. No dobra, to przynajmniej jest niezła ochrona przed nimi. W razie czego. Chodź tu, ryba. Czy takie trzymanie ryby, czy tam czegoś kosztuje energię? Ja pierdzielę, nienawidzę was. Co za gnój. Jeszcze mnie uszkodził. Kiedyś ich nie respektowałem za bardzo, ale już teraz mi się bardzo nie podobają te moby. O, mam grzyby. Co ty na to? A, dostał. Perfekcyjnie. Gdzie jesteś? O, pijawka leci. Hehehe. Strzelnica. To jest dosyć śmieszne. No, a propos. Ha. Kręgle. No, nieważne. Ja tu jestem w sumie po kijanit tak naprawdę. No i przy okazji chyba tam pójdę do tej... do tego czegoś obcego, skoro już tu jestem. Dobra, to działko nie jest takie złe nawet. Fakt, że można strzelać, jest dosyć zabawny. O, widzę kijanit. Dobra. No, tylko brakuje mi tego, żeby dało się zbierać rzeczy do schowka, nie wychodząc. No, tam chyba będę musiał wiertarkę zamontować. Bo to spory... spory kawałek. Czy ja mam wiertarkę w inwentory, czy... Dobra, wspinaczkę tutaj mam, okej. No to wiercimy. No, nie tym. Kurde. Schowek musiałem zredukować o jedną... o jedno miejsce, że tak powiem. Żeby mi się zmieściły te inne moduły. A niby aż tyle nie potrzebuję, ale może będzie na zapas. No. Czyli teraz teoretycznie mogę tym kijanitem strzelać. Co, F? O, panie. No ciekawe, ciekawe. Dobra, grzybów nie potrzebuję, więc faktycznie możemy nimi postrzelać. O Jezus. Okej. To wiertarka teraz już mi jest niepotrzebna. Szkoda też, że nie da się jakoś zmienić tych ramion, też nie wychodząc z pojazdu, no ale rozumiem, że jest jak jest. Co? A, to pijawka była. Hehe. Więcej kijanitu. Jestem ciekaw, czy te da się jakoś łapać, czy niekoniecznie. Huh.
Chyba łapać się nie da, ale można przynajmniej strzelać w niczym innym. Dobra, teraz może nie rozwalmy się. Tamten mnie uszkodził, może łyknę apteczkę na wszelki wypadek. Ja oczywiście nie mam pojęcia, gdzie to było dokładnie. O, widzę. Dobra, zróbmy tak. Tamten już pluje lawą. Spróbuję go zeskanować. Mam chyba karabin pod ręką. Może mi się uda go zamrozić. I zeskanować przyjemniaczka. Jeśli tylko go w ogóle zobaczę. Bo widoczność jest jaka jest. No tak, jesteśmy oczywiście tuż pod kapsułą. Kurde, czemu? O, jakoś nie kojarzę, żeby wcześniej tutaj była aż taka mgła straszliwa. Nic nie widzę zupełnie. A te teleportery będą mnie tutaj molestować. Nie wiem, odpłynął gdzie indziej. Chwila, co? Mój cyklop jest tak blisko? Znaczy, ja czegoś nie rozumiem. What the fuck? No nie, on jest jakoś za skałą, pewnie nie da się do niego dojść tędy, ale dobra. Tam było wejście? Nie no, nie, muszę wracać do krewetki, ale chciałbym przynajmniej zaznaczyć, gdzie jest wejście do tej struktury. O, jest! Ten. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Jest dosyć szybki, bo jakoś ciężko mi do niego podpłynąć. Nie, Waston mi tutaj nie brakuje. Jest bardzo szybki. Bo najlepiej będzie jakoś go tak spróbować podejść. Nie no, mam mało tlenu. Muszę spadać się, doładować. O. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Nie wiem, jak długi będzie ten odcinek, bo już tam pewnie przekroczę limit. A, zobaczymy. Trudno. Pijawek nie widać. To dobrze. Podejdę jakoś może tu. Tu jest ciepełko. Okay. Przygotować sobie pocisk w razie czego. Że wejdę tu. Nie wiem, czy coś trafiłem, czy nie. O, ryba. Gdzie są te teleportery? Gdzieś ich widziałem. W okolicy. No nieważne. Co to tam pływa? O, na te ryby to działa. Te jaszczurki chyba takie. To świetnie. To doskonale wręcz. No, to już trochę daleko. Może dałoby się tam wejść. Teraz mam grappling hooka, to powinno się udać. No, albo i nie. Ciągniemy się. Oczywiście nic nie widzę.
coś zaatakuje, to będzie słabo. O. Ryba. No, kurde, do góry. No nie, pijawka. Muszę podładować energię skoku. Tak, wiem, że jaszczurka tam stoi. O, perfekcyjnie. Mogę tu stać? Ekstra. Ty, widziałem cię. Spadłwa. No dobra, jednak działko grawitacyjne jest fajne. Na większość takiego małego badziewia się doskonale nadaje. Teraz. Gdzie ja kurna jestem i gdzie ja chcę iść? To jest pytanie. Ostatnio nie miałem znacznika, żeby no, zaznaczyć, gdzie to było. I teraz cierpię. Widzę cię. Może jakaś ryba tu podpłynie, to dostaniesz w papę. Chodź tu, pijawka. No kurde, nie wiem. Muszę się rozejrzeć. Czy tam na środku to było? Czy co? Podejrzewam, że tak, bo kapsuła jest tam. Więc chyba gdzieś w tamtą stronę muszę iść. Taka jest moja teoria. Welcome aboard, Captain. Żeby kierować się na kapsułę. Bo cwaniaczki, w sensie twórcy gry tak to pewnie zrobili, że to jest właśnie nad kapsułą. Będzie ciężko. Czy nie będzie ciężko? A, ciepełko. No ale i tak nic nie widzę stąd. O, to może być tam. No. Tam, w tych takich kolczastych jakichś terenach. Tam widziałem, że coś pluło lawą chyba. Dobra, no to jolo, nie wiem, lecę tam. Zobaczymy, czy dokąd dolecimy. No myślę, że to będzie tutaj, gdzieś. Gdzie dokładnie, to nie wiem, ale... gdzieś. Co to były za iskry? Ja się rozwalam prawie. To były iskry. Czemu mam 30 wytrzymałości? Dobrze, że zobaczyłem. Nie wiem, może jak tam... Może od lawy się psuł. W sumie. Nawet nie zauważyłem. Albo jak tam stał, to coś go pożarło. No nie wiem, ale... No dobra, jednak bazowo to dużo wytrzymałości nie ma. Okej, ten patafian znów się pokazał. Znaczy, słyszę go. Ale odpływa znowu ode mnie, a ja go nie dogonię, bo jest w cholerę szybki. Może jakoś tędy go zajdę mu drogę. Gdzie on w ogóle jest? Kuźwa, no nie wiem, odpłynął. Teraz to szukaj wiatru w polu. Tam jest? Nie. No nic, może na razie to zignoruję. Naszą misją jest wejście do obcej bazy, a nie szukanie guza.
problemem jest znalezienie wejścia oczywiście. Czy stąd będę coś widział? Tak sobie. Siema. A, nie trafiłem. Ha, ha, ha. Kręgle. Ćwoku. No dobra. Dalej nie wiem, gdzie jest wejście. Myślę, że niżej. Że jestem za wysoko. Wyjdźmy z tego i się rozejrzyjmy. No raczej zdecydowanie jestem za wysoko. Okej, tu jest lawa. Jak zlokalizuję wejście, to tam chyba znacznik postawię, bo... Ile można? O kurna, czy to był ten? To był on. Lewiatański smok morski. Fajnie. Bio. Dobrze, że mnie nie trafił tym swoim żyganiem. O kurde, chyba jest blisko. No on jest szybki, więc... To może boleć. Nie wiem, wpadłem do lawy, jakoś się sklipowałem trochę. O nie, oczy od mnie goni. Daj spokój, panie. Myślałem, że nie jesteś aż tak agresywny. Może tutaj nie dasz rady wejść? Okej. Okay. Dał spokój. Ale wciąż nie widzę, gdzie jest wejście. Zaraz Dobra, jeszcze trochę tlenu mam, to może tutaj rzucę okiem. Nie fajnie. Tak mnie zaskoczył. Tak to jest. Człowiek go szuka, nie ma go. A jak przestaje szukać, to ci wyskoczy na głowę. Kuźwa, gdzie to wejście? Dobra. Jak znajdę, to się zobaczymy, bo to może chwilę potrwać. O, znalazłem. Dobra, czyli... Czyli prawie dokładnie z tyłu. W tył zwrot. To będzie gdzieś tu. Życie. Co jest tu? Czy mi się przywidziało? Jezus Maria, no nie wierzę w to. Spadać. Padawany. To jest wręcz komiczne. Będzie tam, no nie? O nie. Pijawa. Musi być tu. What the fuck?
Zostawiaj bekon i chłop. No, znacznik postawiony. To jest niesamowite, że ja się zgubię 5 metrów od celu. Dobra. O, pijawek nie ma nawet. Dobra, to w takim razie. O, spadła. Pijawki nie są aż takim zagrożeniem, jak myślałem, że są. Zdecydowanie mają mniejszy obszar agrowania się. No właśnie. Integralność kadłuba 100%, energia 100%, no to mi się podoba, nie no. Jeszcze przydałoby się coś, co regeneruje. Dobra, kianitu mam dość. Dobra, może for science sprawdzę? Nie, to nie wydaje się mnie uszkadzać. A nieważne, uszkadza, okej. Dobra. Czyli lawa jednak boli. O. O, ten ćwok we mnie strzela, czy to były jaszczurki? Hehehe. He. Ze mną te numery tym razem. A, zaraz przeczytamy, co tam o nim pisali. Te. Nie wiesz, z czym zadzierasz, że tak powiem. Zaraz przeczytamy wpis o nim, o tym smoku. He, he, he. Dobra, nie powinienem może przy nich stawać. Bo to ich nie zabija za bardzo. Że powinienem się naprawić. No nieważne. YOLO! Dobra. Wejście chyba było z tej strony. Być może. Dobra. Sprawdźmy. No może jednak nie. A jest. No to perfekcyjnie. Okej. O, mam nadzieję, że ta lawa mnie nie spali. O. Nie było wcześniej takich dźwięków, albo... nie wiem. What the fuck? O! Ha! Pierwszy raz widzę prawna na lądzie w sumie. Faktycznie. Musiał się złożyć, żebym był w stanie do niego wejść. Dobra, gdzie jest konsola? Tu? Nie, to jest ogniwo. Chcę zmienić na wiertarkę. Ej, gdzie jest kurna konsola? Czy w ogóle mogę teraz to zmienić? Ej, no. Nie róbmy z nas. Kurde, jak mam zmienić mu rękę teraz? O. Jest to trochę o, tam jest konsola, dobra. I zamiast wspinaczki, wiertareczka, pyk. Ha.
To są dźwięki Prauna na lądzie. Ups. Nie ten przyrząd. Pięknie, pięknie. Chociaż na moje oko to, nie wiem, wiercenie w jakiejś takiej skoncentrowanej energii to powinno eksplodować tą całą bazę. Mam nadzieję, że w sumie da się zrobić jakieś lepsze baterie z tych kostek. Tylko muszę znaleźć schemat może. Dobra, naprawię cię. Śmieszne. W sumie to cię zostawię. Na piechotę chyba będę szybciej się poruszał. Mam nadzieję, że cię nic nie rozwali. Hehe. Tylko wezmę kostki. W sensie tabliczki. A nie, mam je w inwentory, nieważne. Teraz gdzie to było? No, u góry coś powinno... Nie, u góry jest tylko wyjście. Czyli idziemy w dół. Tu jest portal. No dobra, chodź. Tu jest jedna rzecz. Ups. Nie wiem, czy to ja doznałem obrażeń od upadku, czy Prawn na mnie spadł, kiedy z niego wychodziłem. Okej. Cóż to jest? Niebieska tabliczka. Nie jest mój skaner. No, halo. No dobra, to może przeczytamy. Gładki, zimny, z niebieską poświatą i obcym symbolem przypominającym H. Nic nowego. Służy twórcom jako przepustka. Rozmiar jednak wskazuje na jakąś dodatkową funkcję, jak na przykład komputer osobisty. Dobra. Smok morski. Ogromny lewiatan z gadzimi cechami widywany w samym sercu wulkanicznego krateru, który podtrzymuje życie w tym obszarze. Zeskadowany okaz mierzył 112 metrów długości. Tkanka odporna na temperaturę. Okaz składa się w 1/3 z materii nieożywionej, która skupiona jest wokół obszaru klatki piersiowej. Konsumpcja i retencja minerałów może wyjaśniać umiejętność tej istoty do przetrwania w ekstremalnych temperaturach. Wygląda nawet na to, że może pochłaniać stopione materiały i wyrzucać je na swoich wrogów. To prawda. Ewolucyjnie odmienne przedramiona są używane zarówno do przyspieszenia, jak i do ataku. To te macki. Znalezisko sugeruje wystąpienie ewolucyjnej różnicy od innych gatunków miliony lat temu. Smok morski to prawdopodobnie jeden z najstarszych okazów na planecie. Jako największa mięsożerna forma życia napotkana na tej planecie, jak dotąd, prawie wszystko jest potencjalną ofiarą. Z uwagi na niewielką liczbę zwierzyny łownej w wulkanicznych jaskiniach, smok morski prawdopodobnie podróżuje na zimniejsze wody, by polować na inne, mniejsze lewiatany, które zapędza w koźróg i zmusza do ucieczki głębiej, gdzie w końcu giną od wysokiej temperatury. Rozmiar smoków morskich i ograniczenia systemu jaskiń, w którym żyją, sugerują, że ich populacja jest niezwykle mała. Możliwe, że poniżej 10 osobników, podczas gdy małe populacje są rzadkie u wielkich drapieżników. Możliwe, że źródło pożywienia smoków morskich zniknęło z czasem. Ten okaz może być bliski wyginięcia. Ekstremalnie niebezpieczny. Aj tam. No fajnie, fajnie, ale gdzieś tu było jeszcze jedno miejsce na tabliczkę, jeśli dobrze kojarzę.
Tu była ta niebieska, tam był portal, no to idziemy niżej. Pyk, pyk, o, jakoś się tu mieszczę, na szczęście. A może tu potrzeba niebieskiej? Bym się nie zdziwił nawet. Niby fioletowa. To wygląda niebezpiecznie. To była kostka. Reaktor termalny obcych. Aha, to całe. System ten zamienia lokalną energię cieplną bezpośrednio na energię elektryczną z wydajnością 90%. No to nieźle. Większość tej energii jest przechowywana w samej elektrowni w urządzeniach podobnych do baterii. Każda z nich byłaby w stanie zasilić małe miasto przez rok. Jednak energia jest czerpana z niektórych baterii, najwyraźniej poprzez rozprowadzenie do innych placówek na planecie. Wydaje się, że elektrownia jest w pełni zautomatyzowana i zważywszy na bieżące zrozumienie zawartych mechanizmów, niemożliwa do wyłączenia. A, tam niemożliwa. Dobra, mam nadzieję, że mnie to nie zabije, jak tam wejdę. Chociaż na razie może pójdźmy tą ścieżką, która wydaje się bezpieczna. Tam coś jest na środku. Jakiś panel sterowania, czy co? Cześć. Kostki jonowe sztucznie wyrastają z... Yes! Nowe przepisy. Kostki jonowe sztucznie wyrastają z substancji mineralnej i są tak przygotowane, aby pozostawały w stabilnym stanie pomimo zawartej w nich ogromnej energii jonowej. Umieszczenie kostki jonowej w odpowiednim urządzeniu może uwolnić tę energię w postaci energii elektrycznej. Tak, nowe schematy baterii i ogniw. No dobra. Zobaczmy. Trzy schematy. Bateria i ogniwo. Kostka złoto-srebro. I co standardowo? Bateria jonowa z gumą. No, jestem ciekaw, na jak długo to wystarczy. Jeszcze jakiś trzeci przepis. A, niebieska tabliczka. Z kianitu. No ciekawe. No to warto było. Dobra, no to najwyżej mnie zabije, jak tam wejdę, ale chcę zobaczyć, co tam jest na środku. Tum, 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 tum. Główny ośrodek kwarantanny. A. Zaraz. Główny ośrodek. Alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.4 kilometers. Uuu. Jak to było na południowy coś tam? Południowy, południowy wschód, SSW. Czyli gdzieś tam. Czy to jest główna placówka zlokalizowana? No dobra. W takim razie myślę, że mamy ostateczny cel przed nami. Tak myślę. Jeżeli to główna placówka. No. Także tutaj zakończę. Ja sobie po prostu teraz wrócę do... Do czego? Właśnie pytanie, czy wrócę do Cyklopa i do bazy, tak czy inaczej. No muszę ten kijanit w końcu oddać i przerobić na to, co chciałem, na te... Dobrze, że nie wyskoczyłem, bo mam wiertło na razie zamontowane, a potrzebuję grappling hooka.
No, muszę zrobić moduł do cyklopa głębokościowy. Ale w sumie nie wiem, czy tutaj cyklopem chce wpływać, jak tu jest ten lewiatan, smok, kuźwa. Się może źle skończyć. To jest pytanie, gdzie było wyjście właściwe, nie tędy. Chyba. Czy tędy? Nie, no tu jest portal, to... Czy to jest tylko jedno wejście? Jakoś zawsze... Nie wiem. Nie, no, nawet nie będę już komentował mojej orientacji przestrzennej. Tak, to było to samo wejście, którym wszedłem. Więc jaskinia, znaczy no, tak tam. Wejście w jaskini powinno być gdzieś tu. Nienawidzę was. Ja pierdzielę. No jest tam. Bajo! Żegnaj, okrutny świecie. Dobra, żeby się nie wpieprzyć do lawy i nie, znowu nie rozwalić prawda. Będzie mało przyjemne, jeśli się stanie, tak? Okej. Okay. Jesteśmy w domu. Do widzenia. Ja tylko przejazdem. Nic nie widzę. O. Jakoś nie mogłem go złapać, bo był za blisko. No może nie powinienem włazić do lawy, ale... Whatever. Dobra, no to tutaj myślę się pożegnamy, ja sobie dojdę do mojego cyklopa, a potem pomyślimy, jak tam się dostać do tej głównej placówki całej i zobaczymy, co nas tam czeka.